Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. Moi drodzy, znów się rozpisaliście pięknie w komentarzach. Naprawdę, ja będę czytał po prostu w każdym odcinku przynajmniej niki osób, które te komentarze wystawiają. I tak jak zwykle Psychopatka5688, dzięki wielkie za kolejne tipsy. I to nie takie paznokcie, tylko tipsy tej porady w stosunku do gry. 77blue777 również, dziękuję ci serdecznie. W stosunku do tych pytań zaraz oczywiście rozwieję wszelkie wątpliwości. Mr. Gierczak, no to standardowo znów tak samo jak Psychopatka, no po prostu robicie świetną robotę. Ale Sebastian Błaszczyk 2137. To w jakim ty stylu piszesz te porady, to jest po prostu coś pięknego. Naprawdę to jest coś pięknego. Naprawdę dzięki ci wielkie, bo to jest tak klimatyczne i tak fajne, że naprawdę no, to się aż miło czyta. To się aż miło czyta. No i dobra. Teraz odpowiedzi takie w stosunku do tych pytań. Znaczy odpowiedzi, to jeszcze nie są odpowiedzi. Ja wam zaraz powiem, co chodzi z tymi pytaniami. Ogólnie problem był taki, że ci bogowie to tak niezbyt chcieli mi odpowiadać z tego powodu, że to są pedanci i to tacy dosyć mocni. Ja im pisałem to wszystko z wielkich liter i oni już nie rozumieli, co to było. Widać, że silnik RPG Makera ma problemy właśnie z tymi słowami. Ewentualnie po prostu twórcy nie wzięli pod uwagę tego, że no, że mogą być osoby, które będą pisać to wielkimi literami. Mniejsza o większość. Nie pamiętam, o co dokładnie się tam pytałem, ale chciałbym się teraz zapytać na pewno o jedno. Tutaj w komentarzach pisaliście mi, żeby zapytać o Ancient One. No to sprawdźmy. Dobra, tu nas witają oczywiście. Mamy tam sobie jakieś pytania. Niech będzie. Ancient One. No jak to? Ja coś napisałem? Ancient One. No bez jaj. Ej. Ancient One. No szkurde w dupę węża. Albo tu jest coś problem z pisaniem na klawiaturze. Ja muszę to robić w ten sposób. Przepraszam. Tu są małe. Gdzie jest ty? Gdzie jest spacja? Tu. I ma być one. No kurwa! Co tu się odpierdala? Czy ja jestem na tyle głupi? Naprawdę, nie wiem. Możesz wpisywać nazwy wszystkich wrogów, postaci grywalnych za lokacji i magii oraz kilka ukrytych. Jeśli chcesz, mogę pisać te wszystkie pytania, albo sprawdzić sobie na wiki. Ej, nie rozumiem tego. Pytania musisz niestety odpowiednio zapisać. Zapis dla tych, które chciałeś zadać, Fear and Hunger. No właśnie, no zobaczymy jeszcze raz. Coś tu jest popierdzielone. Albo ja na przykład spację, nie wiem, jakoś źle robię. A gdzie tu jest F? Tu jest F. Fear. Albo nie, dobra, dziewczynkę napiszmy. Tam była spacja, czyżby? Ej, zaraz zobaczymy. Nie, no kurwa, coś jest nie tak. Coś tu jest nie tak z tymi bogami. Coś jest definitywnie nie tak z tymi bogami. Nie wiem, czy mam jakiegoś buga. Nie mam pojęcia, naprawdę. Coś jest nie tak. Coś jest w 100% nie tak. Coś się skaszteniło. Nawet patrzę sobie teraz na wiki, żeby nie było, no bo ja stwierdziłem, że nie będę zgadywał. Tylko sobie to po prostu, no wiecie, jakoś przepiszę, ale tu jest coś nie tak. Spróbuję z małych liter wszystko, całkowicie. Może to coś pomoże. Ale jeżeli mam jakiegoś buga, to słabo. To bardzo słabo. A, tu się chyba coś popierdzieliło. I zobaczmy, czy jak kliknę OK. I tu się Enter robi, widzicie? Tu się robi Enter. Dlatego to nie działa. O, właśnie tu. Jak kliknę spację... Enter, przepraszam. Chyba teraz będzie działać. Zróbmy to w ten sposób. No i wiadomo, Enter. No właśnie, nie wolno używać spacji. Ja pierdzielę, ale to jest głupie. Nowi bogowie. Czysta istota, w której łączą się zarówno siły nowych bogów, jak i nasienie człowieka z przepowiedni. O kurczę. Nigdy w historii nie było podobnej sytuacji. To naprawdę ekscytujące, prawda? Możemy spodziewać się po niej wielkich rzeczy. No tylko szkoda, że nas teraz wywali. Mega szkoda, że nas teraz wywali. Nie używać spacji. Pamiętać. Trzeba o tym pamiętać. Bo spacja jest jako klawisz. I wiecie, klikasz spację, żeby zrobić interakcję, to automatycznie spacja od razu skakuje jako ostatnia. No ale można się pogubić przez to. Dlatego mi to nie wchodziło. Dobra. O co chciałem jeszcze zapytać? Na pewno chciałem zapytać o Ancient One. Ja coś źle napisałem znów? Czy ja coś się napisałem? Ja... Nie, no nie. Więc one. Nie wiem co tu się dzieje. Tu jest te. Coś tu nie działa. Znów coś nie działa. Bijcie, zabijcie, no próbowałem. Napiszę Moonless. Wiecie, jak się napisało? Tak się pisało? Moonless? Nie pamiętam. Tak, przez 2S, okej. Okay. Moonless. O właśnie, jest. Samotna wilczyca jaskiniowa, która została kiedyś wygnana ze swojego stada z powodu swojej ponadprzeciętnej siły. O! Czern potrafi zmienić naturę wilków. Tylko z nas wywali. Szkoda. Oh shit, here we go again. Właśnie, a zapytajmy może o Lord of Flies, bo tu mamy skórę z niego, no nie? Mamy z niego skórę. To może być ciekawe. Dobra. A więc pytamy o Lord of Flies. Lord of Flies. Nie. nawet działa. Oświecony Walteil, próbując zrozumieć sekrety życia, przypadkowo stworzył tę istotę. I tylko tyle? Mało. Mało. O co jeszcze zapytać? Bo wiecie co, ja wam powiem szczerze. Ja w tej chwili sobie patrzę na wiki te pytania, jakie są. Nie będę was okłamywał, bo to nie ma sensu. Cave Mother jeszcze mnie interesuje. Czym ona jest? Cave Mother. Cave Mother, istota, która zbyt długo przebywała w ciemności. Tęskni za tym, by ludzie zaszli z nią w ciążę. What? Ciekawe. Ciekawe. Dobra, zobaczmy teraz Crow Maulera, bo w sumie jego też zabiliśmy. Crow Mauler. No właśnie. Jego celem było oczyszczenie lochów z brudu i niedostatku. Nie wiedział, że stanie się to jego częścią. Jego ciemną częścią. Jakby częścią jego, wiecie, duszy, charakteru. No nie, no idziemy dalej. Ja chcę poznać wszystkie pytania, które tam są. Co to jeszcze było? Black Witch, co nie poznaliśmy? Balista. Nie. Brainflower nie, Blood Magic nie. Myślę, że chciałbym zapytać z pewnością o Kaharę. Może troszeczkę więcej o Kaharze się dowiemy. Dawaj, dawaj. Może dzisiaj w ogóle zróbmy taki odcinek, wiecie, zagadkowy. Dobra, Kahara. 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 Kahara z południa pochodzi ze wschodnich sanktuariów. Bankard, pozostawiony samemu sobie w bardzo młodym wieku. W jakiś sposób, jakimś cudem ta biedna dusza trafiła do tych lochów. Tylko tyle? Dobra, a teraz będę chciał zapytać może o Pakietka, właśnie. O pakiet. Kat razem się pisze, okej. Okej. Sługa podstępnego boga, księżyca. Jego motywacje leżą na ścieżce wytyczonej przez starszego boga. Niefortunnie nawet my nie rozumiemy jego tajemniczych dróg. Czyli tak jak typowy kot. Na pewno będę chciał jeszcze zapytać nie o Enkiego. Old Guts? Dobra, zapytajmy o Old Guts. Nie rozumieją pytań. Po prostu widzę, że oni bardzo wyrywkowo sobie rozumieją te pytania. Tak naprawdę rozumieją tylko to, co chcą nam powiedzieć, nic więcej. Na pewno będę chciał jeszcze zapytać o naszego kolegę... Jezu, jak on się nazywał? Tego, po którego mieliśmy wrócić. The Ark to nie on, Enki to nie on. Chambra. Nie on. Miro, nie wiem kto to jest. Moon też, nie wiem. Moon Guard. Właśnie, w sumie było o Moon Guardzie, jeżeli chodzi o Pakietkata. Zapytajmy. Zapytajmy. Moon Guard. Nie rozumieją pytania, no świetnie. Zapytajmy może o Garda. No w sumie why not. Albo nie. Albo nie. Nie. To mnie jeszcze gryzie. Szukam tego kolesia. Nie Kahara, nie Chambra, nie D'Arc. Francis. Też nie Le'garde. O właśnie, o tego mi chodziło. O tego panicza mi chodziło. Le'garde. Le'garde. Prorok, czy jeden z proroków. Już za życie napisano i wyśpiewano o nim wiele opowieści. Nie wiemy, skąd wzięła się ta przepowiednia, ale nie trzeba dodawać, że to wszystko fałsz. Ale sam w sobie człowiek jest ciekawego rodzaju. Zdecydowanie jest w nim coś innego i bez względu na to, jaka może być jego rola w większym planie rzeczy, jest stworzony, że zaczął coś tak naprawdę większego. Jeszcze jedno pytanie. Ile w ogóle już czasu gramy? 17 minut niecałe. Dobra. Nostradamus, coś mi się kojarzy. A może tego Walteia zapytamy. Walteil. Bo jego zabiliśmy ostatnio. Nowy Bóg Oświecenia, Walteil, jest obecnym mistrzem wielkich bibliotek. Już nie jest obecnym. Ma obsesję na punkcie tworzenia sztucznego życia. Zmarnował swój cykl w bibliotekach na ten temat bez większego zastanowienia. Wierzył on, czy wierzy nadal, że jest to klucz do prawdziwej boskości. Wierzy, że stworzenie życia zamyka lukę między nowym a starszym Bogiem. Jeszcze w sumie chcę zapytać o dwie rzeczy. I daję spokój. I daję spokój. Bo myślę, że mogę za dużo się dowiedzieć. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest? Jak on się nazywał, ten Bóg? Kurde. No i człowiek teraz nie wie, jak się nazywa. Nie pamiętam, nie pamiętam. Kurczę, no szukam tego, ale nie mogę znaleźć. Jak się nazywał ten Grogoroth? O, dobra, przypomniałem sobie. Ale nie mogę go znaleźć na wiki. Dobra, widzę. Grogoroth. Ale chyba o niego się nie da zapytać, przynajmniej nie ma pytania w wiki o nim. Ciekawe. Zapytajmy, spróbujmy przynajmniej zapytać. Tak to nie będę w ogóle pytał o starszych bogów. Przynajmniej nie po imieniu. Tam widziałem, że byli coś takiego, znaczy było coś takiego jak Elder Gods. Tylko chyba nie ma jako, tak wiecie, pojedynczo o nich. Grogoroth. No właśnie, nie ma. To musi być Elder Gods. Gdzie to jest? Gdzie to jest? New Gods? Old Gods. Old Gods. Ta gra ma problem ze spacją. Napiszę tak. No nie. Nie rozumieją moich pytań w jednej chwili. Kur. Bo pojedyncze słowa nie ma problemu z tym. Nie ma problemu z pojedynczymi pytaniami, ale z tym już ma. Tak jak Ancient, właśnie One i tak dalej. Tu jest problem. Trochę nie fajnie. Tak samo jak napiszę Dungeons. to bez problemu nam to wszystko ogarnie. Kurde, no nie wiem jak to zapisać. Ancient. No i tu nie ma spacji. No właśnie, nie rozumieją. Ale zobaczcie, jak napiszę na przykład Dungeons, to wtedy to zrozumieją. No właśnie. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Lochy strachu i głodu są starożytne, prawie tak stare jak to miasto. Widziało wiele różnych epok. Zawsze działało jako ogniwo łączące wiele różnych płaszczyzn istnienia. W obecnej erze Królestwo Rondon zbudowało sekcje więzienne nad starożytnymi grobowcami. Najprawdopodobniej próbowali wykorzystać koszmarne plotki o grobowcach na swoją korzyść. Ale nie wiedzieli, że takiej ciemności nie da się powstrzymać. No właśnie, ale chciałem zapytać się o tych bogów, ewentualnie o Mahabre. Mahabre. Ciekawe, czy to nie ma spacji. Nie rozumiem mojego pytania. Dupa. Dlaczego nie rozumiesz spacji, gro? No ja się nie poddam. Ja się nie poddam. Zapomnijcie, ja się nie poddam. Myślę. Jak to rozegrać? Jak to rozegrać? Chciałbym zobaczyć ten Ancient One. To mnie najbardziej ciekawi, bo bardzo mi to polecaliście. Ancient One. Mam jeden pomysł. Ancient. Może kreska na dole, podłoga tak zwana słynna. Nie rozumieją moich pytań. No bardzo ciekawe. Jakieś pomysły? Jakieś pomysły, moi mili? Ja nie mam. Naprawdę nie mam. Kurde, szkoda. Taki bug naprawdę jest słaby. Jeszcze tak spróbuję, ale... No nie, nie rozumieją moich pytań. Nie rozumieją moich pytań. Dobra, no to jeszcze mam jeden w sumie zestaw pytań. Tu już nic nie wydarzy. No właśnie, tu już nic nie wydarzy. Dobra, ostatni zestaw pytań i idziemy dalej. Spokojnie. No, czytaj, czytaj. Mam jeszcze zestaw pytań. Mam nadzieję, że wszystkie będą dostępne dla nas. Dobra, witam Państwa na zabawie. Pozwólcie się, że się przedstawię. Witamy, witamy. A więc tak, Moon. Nie Muna, Moon. No właśnie. Bóg Oszust, znany również jako Bóg Księżyca, jest jednym z ostatnich starszych bogów, którzy wciąż obserwują ludzkość. Jest zazdrosny. Nie chciał dzielić boskości i porządku świata z ludźmi i nowymi bogami. Ma wiele sztuczek, by zmniejszyć nasze wpływy. Okej. Czyli to jest wysłannik właśnie Bóg Księżyca ma swojego wysłannika w formie pakietkata. Ciekawe. Okej, następny zestaw pytań. Chcę zapytać o Garda. No właśnie. Przytłaczająca siła fizyczna i niekończąca się żądza, która osobia jedynie samotność, manifestuje się w ich ostatecznej formie. A to też nam niedużo powiedziało. Niedużo nam powiedziało. Chciałem też zapisać o Handy, czyli o te pieski, które nas na początku tam próbują. Hound. To chyba o to chodzi. Francis. Dominujący Francis wyszkolił psy myśliwskie, aby nękały wszystkich, którzy naruszają jego domenę. Nazwał je na część mitycznej istoty Jagged Joe. Te bezmyślne bestie smakują się tylko we krwi swojej ofiary. To wszystko, co znają. Koniec pytań. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ja sobie zapiszę ten save. Czy zapiszę? No mam już zapisany, jakby nie patrzeć. Jakby nie patrzeć. Na razie zostawiamy to w ten sposób, jak jest. Napiszcie mi, dlaczego cholera jasna nie mogę. Kurwa, się wydygałem. Ale się wydygałem. Zesrałem się ze strachu. Nie mamy mi same, niestety. Już mamy mi same. Nie wiem, jak będzie z... Dziewczynka ma ten Sorcerer Stone, mam Sorcerer Stone. Nie wiem, jak będzie z jedzeniem. No ale chyba nikt nie jest jeszcze głodny. Dobra, dziewczynka atakuje tu, Kahara wal w prawo, oczywiście myszka jest tam, gdzie nie powinna być. Ciekawe. To było bardzo ciekawe. A, Soulstone nie używamy. No tak, zapomniałem. Zapomniało mnie się. Nie używaj Soulstone'a, tylko go przeszukaj. Monocle, świetnie. I zeskinuj go. Czemu Shiro chodzisz bez torcza? I znów zapomniałem, gdzie my tam mieliśmy iść. Na pewno wracamy z północy, więc... tyle o ile, to pamiętam. Tu byliśmy. No właśnie, tu są grzybki. Tu są grzybki. Tu byliśmy. Ja, tu byliśmy. Nawet chyba stąd przyszliśmy. Zbieramy grzyby. Wiem, że musimy iść jeszcze na pewno do wieży się przespać. To jest podstawa naszej tutaj wyprawy. Tylko jest Weak from Hunger. Dobra, północ głównej biblioteki. Wschód Center Square. Wieża Nieskończoności. Południe Temple of Tournament. Świątynia Udręki. Tylko tak, do Świątyni Udręki nie pójdziemy. Bardzo ciekawe w sumie. Chyba że użyjemy zaraz sobie beacona jeszcze. Przynajmniej spróbujemy. O, torczyk, fajnie. Battle of Whiskey, też spoko. Battle of Whiskey. Na bogato. O, jeszcze trochę ziółek, to też spoko. Już mamy teraz Whisper. Jeszcze nie jest tak źle. Lucky Coin. Spalmy Tinder Boxa. Nie wiem po co, ale rozpalmy. Możemy upiec. Tak, 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 tak. To tak bardzo chcę. To bardzo chcę. Ojej, no to jedzonka nam teraz trochę przybędzie. Lubię to. Bardzo lubię to. Tyle żarcia. Od razu czuję się bezpieczniej. Jak tam żarełko? Dużo tam teraz tego jest, czy nie? Gdzie to jest? A co w ogóle daje Water Vial? No, zobaczymy, może daje trochę głodu czy coś takiego. 12 gotowanego mięska, o, trochę mushroom stew. Nie jest źle. Zobaczymy, co daje Water Vial. 54. Nic nie daje. Nic, a nic nie daje. Na razie ich nie karmię. Wydaje mi się, że to nie ma sensu ich tak overhangerować. Tu coś było. Dobra, porwijmy ten blanket, czyli prześcieradło. To naprawdę nie sądziłem, że... I to było atakujące cudo. Na 100%. To atakowało. Zapytacie dlaczego i skąd wiem? Bo się ruszało. To wystarczy. To wystarczy, żeby wiedzieć, że to atakowało. Tylko teraz nie zapisać. Bo się bardzo denerwuje. Dobra, fail to. Próbujmy. Nie sądzę, żebyśmy go pokonali, ale... Wow! Cóż to? O kurczę. Zginęła tu ogromna mistyczna bestia. Truchło leży tu od wieków, ale temperatura tego zapomnianego miasta sprawia, że ciało zachowało się stosunkowo dobrze. Wow. Anatomia bestii nie wydaje się sprzyjać owadom lub innym rybakom, co również pomogło w ich zachowaniu. Szyja bestii została przecięta włócznią podczas potyczki. Take the spear. Zdobyłeś wojenną włócznię. Jak tam ta wojenna włócznia? 4,23? To jaja robicie? No definitywnie sobie jaja robił chyba ze mnie teraz. Ale Lipton. No dobra, damy wam amciu. Damy wam amciu. Gdzie to jest? Gdzie to jest grilled meat? Więc... Macie pierwszy stage głodu, więc no trochę zoverujemy tym żarciem, no ale trudno. O ty cwaniaczku. To jest nowy typ garda. Co ty tu masz? Moonless Guard. Wow. Tu łba nawet nie ma. Dobra, wal w lewą rękę. Dziewczynka też wal w lewą rączkę. Kahara wal w prawą rączkę. Tu po nóżkach pójdzie, fajnie. Ucięło. Dobrze. Tapping off. 35, oh shit. Dobra, trzeba go walić. Ej, a czemu mamy pierwsze stadium głodu? Bo tego nie rozumiem, halo? Ja teraz dopiero to zauważyłem. Miss, świetnie. Taką dziewczynkę za 17. Oho. Dobra. Udało się. No dobra, tylko no, widzicie, dopiero teraz nam wrzuciło, że nie jesteśmy głodni. Czy chcę użyć Soulstone'a? Te. Jeszcze mu napierdzielajmy trochę. Szukajmy dziada. O. Ouu. Zabierasz ze sobą tasak do mięsa bez księżycowego strażnika. Wciąż jest spocony i wilgotny. Pale skin. No tak, ten pale skin nam nie jest potrzebny, ale... Ale wezmę. W sumie nie musiałem z nim walczyć. Pręty stoją ci na drodze, wydają się zbyt twarde, by się przebić. Czyli wydają się prowadzić na zewnątrz. Ile to jest w ogóle miejsca? Open. Dwa razy head spadło. Soulstone, dobra, to się przyda. Znów nie mam pochodni. Znów nie mam pochodni, cholercia. Love fragment. Raczej nie. O, i tu jest dźwignia. I tu jest wyjście. Mamy przejście do Central Square. I to jest to miejsce, z tego co pamiętam, gdzie jest ta właśnie gadająca postać. Człowiek, nie jesteś warty. Właśnie, i tutaj też mówicie, że ogólnie to jest quest z nim. Tu jest z nim quest, że musimy zdobyć 3 dusze tych właśnie bożków. No to myślę, że nie jest problem. Kopiemy im do dupy raczej z tymi misamami. Nadal mi nie odpowiedzieliście, dlaczego ja mam 2 misamy. Serio, nie wiem tego. Czemu ja mam 2 misamy, do cholery jasnej? A tutaj coś zabijaliśmy ostatnio chyba. Ciężko się chodzi po tych schodach. I tutaj podobno jak wyjdziemy i się prześpimy, to zdobędziemy wskazówkę dotyczącą właśnie nowego boga. Uuu. Poświęć własną krew w krwawej ofierze. Ale poczekajcie chwilę, bo... Czy ja tego nie widziałem wcześniej? Znaczy widziałem te znaki na pewno, bo nawet nie pamiętam, ale... No tak. Ooo, Grogoroth błogosławi cię magią nowej krwi. Znaczy nowej magii krwi. Uczysz się ranienia. Ile mamy życia? 12, 24. A to nie jest źle. Ej. Ciekawe. Dobra, odpocznijmy. Na file 4. Czujesz się wypoczęty, mimo że miałeś niespokojne sny. No i co? I nic. Możemy dalej tutaj spać? Na file 5. Wiem, że trochę sobie tych save'ów porobię. Ale patrzyłem, czy coś to daje, wiecie o co chodzi. No nie wiem. Przespaliśmy się w tej wieży. Ale różnicy nie widzę. Może dlatego, że powinniśmy tutaj wejść na bikonie. Może to jest jakiś sposób. Dobra, wejdźmy tam jeszcze na bikonie. No, sprawdźmy. Może to jest właśnie sposób. Ale naprawdę wchodzi się tu koszmarnie. Bardzo ciężko. I w sumie nie pamiętam, czy na tym bikonie byłem... Znaczy na tej wieży byłem z bikonem, czy bez. Odpocznijmy. O, chyba jest co innego. Gdy zasypiasz, niespokojnie z tym przyjmują kontrolę nad twoją świadomością. Gorączkowe sny sprawiają, że skręcasz się i obracasz na łóżku, zapatając się coraz głębiej i głębiej. Królestwo Rondonu. Kiedy otwierasz swoje oczy, znajdujesz się w mistych zaułkach Królestwa Rondon. Odwiedziłeś to miasto już wiele razy, dlatego wyraźnie rozpoznajesz ulicę, ale jest coś niesamowitego w jego domach i latarniach ulicznych. Coś jest nie tak. O kurcze. Jest tutaj plakat. Zaginęło dziecko. Znaczy w sumie zaginęły dzieci. Od początku tego roku już 13 dzieci zostało zgłoszonych jako zaginione. Jeżeli masz jakieś wskazówki dotyczące podejrzanego o tak ohydne zbrodnie, poinformuj o tym władze miasta. Konkretny trop zagwarantuje sowitą nagrodę. O kurde. Możemy tutaj właśnie różne rzeczy spotkać. Trochę krat jest. Bonesaw. Throwing dart. Dlaczego mam wrażenie, że te dzieci zostały wysłane do Fear and Hunger? Naprawdę takie mam wrażenie. Czy dobre? Nie wiem. Kurczę blade. Dobra, to jest to samo, to jest to samo, to jest to samo, kurde. Ale powiem wam, że coraz bardziej tam się za bardzo świeci. Idźmy w prawo najpierw. Wydaje mi się, że po lewej stronie jest wyjście. Wow! Tu ktoś jest! I chce chyba ze mną walczyć. No, 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 no. Oh no! Muszę tam przejść. O kurde. Dark Shiro. Jestem gotowy, Almerze, weź mnie. Jestem gotowy, żeby spotkać swój koniec. Jestem gotowy na swój koniec. To już wszystko, co osiągnąłem. Nie mogę zdobyć żadnej satysfakcji. Nie mogę uzyskać żadnej satysfakcji. Nie ma spełnienia. Osiągnąłem limity. Czy granice wytrzymałości tego słabego ciała. O kurczę. Nie ma srebrnej podszewki czekającej na końcu. Celem nas wszystkich jest zginąć pod zimnym słońcem, które bogowie ustawili nad nami. What? Co to było? Wizję. Widzę. Rozumiem. Co? Wypuśćcie mnie stąd. Ściągnijcie mnie stąd. What? Bo tu się od Janie Pawła. Drzwi są zamknięte na kłódkę. Almer. Czemu tutaj był Almer? To jest bardzo ciekawe. Czemu tu był Almer? Były drzwi otwarte. Tutaj wróciliśmy na dół brajczego. Tam też coś jest. Tu są też drzwi otwarte. No ładnie. Nie powinienem im przeszkadzać. Ciekawie. Ja sobie tu zbieram pomidorki, sery. Jak mi to YouTube ściągnie, to będzie ciekawie. O kurczę. YouTube mi to ściągnie 100%. Wychodzimy stąd. To jest burdel. To jest jednym słowem burdel. Zaintrygowały mnie te dźwięki, ale nie wiem, czy teraz chcę tutaj dalej być, bo naprawdę muszę teraz non-stop gadać, żeby zagłuszyć te dźwięki, żeby algorytm YouTube'a za bardzo mnie tutaj, wiecie, nie poganiał. O cholera. Co tam jest? Kahara. O, to jest Kahara. Celest, nadal wykonujesz tę pracę z moim dzieckiem w drodze i w ogóle? Tak. Cóż, są ludzie, którzy lubią takie rzeczy. No shit. Jeśli już, to mam wrażenie, że obecnie więcej dżentelmenów prosi o moje usługi. Mężczyźni na pewno są tacy dziwni. Ci mężczyźni są na pewno dziwni. To nie jest w porządku, nie lubię tego, nie podoba mi się to. Oj, skarbie, nie wiem co powiedzieć. Dziewczyna musi jeść. Dziewczynka musi jeść, a teraz mam też małą do nakarmienia. Dziewczyny muszą jeść. Jestem mężczyzną, powinienem się wami zaopiekować. Świat nie zawsze układa się po naszej myśli. Nie. Przez całe życie drypowałem tam, gdzie zaniósł mnie wiatr. Ale nie musi tak być. Nie zawsze musimy być zdani na łaskę wiatrów albo bogów. Być może znam odpowiedź. Kilka dni temu dostałem nowe zlecenie. To dość trudne zadanie, ale zapewni nam srebro, którego potrzebujemy. Wyjeżdżam jutro. Jeśli nie wrócę... Nie, przepraszam. Jeśli... Nie. Kiedy wrócę, wszystko się zmieni. Po prostu poczekaj i zobacz. Skarbie. Po prostu obiecaj, że wrócisz. Tak, tak. Czyli Kahara wcale nie jest zły. Wygląda na to, że ktoś tu czytał poezję romantyczną. Mamy opis wszystkich postaci tutaj. Dobra, wychodzimy z tego burdelu. Bo naprawdę już aż mi zaschło gardło od tego, od tych dźwięków. Serio, jak mi to YouTube ściągnie, to będzie ciekawie. Jak mi to YouTube ściągnie, to będzie ciekawie. With floor. Red mushroom soki. Kolejne. Dobra, jakieś pomidorki. 47 minut odcinka, no! Dobra, moi drodzy, ja kończę. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Fear and Hunger. Trzymajcie się. Hej, hej!